Świat.pl, witam państwa, Tomasz Lis. Kolejny dzień wojny dzisiaj na to, co się dzieje w Ukrainie, na to, co się dzieje w Rosji, na to, co się dzieje na Zachodzie. Chciałem spojrzeć z amerykańskiej perspektywy. Moim gościem jest wybitny sowietolog i specjalista od Rosji, profesor Siergiej Radczenko z Johns Hopkins School, zaawansowane studia, między innymi właśnie kwestii rosyjskiej. Profesor Radczenko. Hello. Hi. Hi. Dzień dobry. Thank you for being with us. Dziękujemy za obecność. Is there anything that surprised you in the course of the last two weeks concerning the war? I mean, jest coś, co zaskoczyło pana w ciągu ostatnich dwóch tygodni? Sama inwazja, rzecz jasna, opór ze strony Ukrainy, skala sankcji, sposób, w jaki Putin prowadzi wojnę, czy ewentualnie co dziwi pana najbardziej? Wiele rzeczy mnie dziwi. Jestem jedną z osób, która nie przewidziała tego. Na pewno tego, że Rosja przygotuje takie masywne siły przy granicy Ukrainy na południu i północy. Na wschodzie również. Wielu analityków, włączając moich kolegów z Moskwy, po prostu zaprzeczali możliwości ataku Rosjan z powodu, że tak ciężko było im w to uwierzyć, że Rosja zaatakuje Ukrainę. Była groźba sankcji. Było oczywiste, że Rosja zapłaci bardzo wysoką cenę za takie naruszenie prawa międzynarodowego. W związku z powyższym było to wielkim zaskoczeniem, kiedy ostatecznie Putin, prowadzony swymi wizjami odnośnie Ukrainy, postanowił jednak zaatakować Ukrainę. I oczywiście to, jak sytuacja teraz wygląda, sankcje działają, a gospodarka Rosji ewidentnie jest na granicy zawalenia się. Kolejna rzecz, która mnie zaskakuje, jest siła ukraińskiego oporu. Aczkolwiek tutaj trzeba zrozumieć, że Ukraińcy, również wielu Rosjan, nie rozumiało tego, że Ukraińcy zbudowali zacięte, niezależne, dumne państwo już wiele lat. A ta inwazja zjednoczyła ich tylko bardziej przeciwko tej rosyjskiej inwazji. Odważnie odpychając ataki wroga, Rosjan. Wojna strategiczna oczywiście się jeszcze toczy. Zobaczymy, jak się potoczy. A w jaki sposób Władimir Putin określał swój cel na początku? Są różne koncepcje. Są przypuszczenia, że chciał odbudować Związek Radziecki. Inni uważali, że chciał odbudować Rosję z okresu caratu. Nie ma wątpliwości, że jego wizja miała więcej do czynienia z imperializmem XIX wieku Rosji niż z czasami sowieckimi. Właściwie krytykował politykę bolszewików czy Sowietów za tworzenie warunków, w których imperium się rozpadało, traciło ziemię, więc chodziło mu zdecydowanie o XIX-wieczną kontrolę, imperializm Rosji. Niektórzy ludzie, dużo ludzi mówią, że Putin jest szalony, biorąc pod uwagę, patrząc na skutki dla rosyjskiej gospodarki, może rzeczywiście jest, wydaje się, że jest szalony, czy nie myśli zdrowo, ale jeżeli popatrzymy na jego wyliczenia dotyczące Ukrainy, brał on pod uwagę, że nie będzie wielkich konsekwencji tej inwazji. Przede wszystkim nie oczekiwał tak zjednoczonej odpowiedzi Zachodu. Przypuszczał, że sankcje będą znacznie bardziej liberalne, jak te podczas aneksji Krymu w 2014 roku. Ewidentnie nie brał pod uwagę takiej skali twardej obrony ze strony Ukrainy. I to jest ciekawa część, to jest bardzo ważne. Kiedy Putin rozkazał wykonać inwazję na Ukrainę, liczył na Zachód, że Zachód nie będzie się mieszał militarnie. Dlaczego? Ponieważ Ukraina nie jest w strukturze. I tutaj się nie pomylił. Tak, pod tym względem się nie pomylił. Pod tym względem, że również teraz trwają debaty na temat zablokowania nieba nad Ukrainą, a kraje członkowskie
Też dyskutują, rządy nadal dyskutują. Jest oczywiście bardzo ważna dyskusja, w jaki sposób przeciwdziałać atakom Rosjan czy blokować niebo, ale politycy zaangażowani w tworzenie polityki ludzie muszą być tutaj ostrożni, ponieważ zablokowanie nieba znaczy bezpośrednią konfrontację między NATO i Rosją z potencjalnym konfliktem jądrowym. Na to Putin liczył i pod tym względem jego kalkulacje były podobne do tego, kiedy Związek Radziecki w 1996 zaatakowało Węgry. Wtedy Amerykanie nie zrobili nic. Później inwazja Czechosłowacji, znowu odpowiedź Zachodu i Amerykanów był znikomy, więc udało się wciągnąć je pod sowiecki obszar wpływów. Liczył więc Putin, że Zachód zachowa tę samą retorykę co do Ukrainy, że Ukraina ma wybierać swoje sojusze, ale podejrzewał, że Zachód już pogodził się z przekazaniem Ukrainy do rosyjskiej strefy wpływów. A w jaki sposób Putin patrzy na Ukrainę? Nie rozpatruje Ukraińców jako oddzielny naród, nie uważa, że Ukraina to oddzielny kraj, w związku z czym uważa, że może robić wszystko, co tylko chce. To tylko pokazuje wagę osobowości w kształtowaniu polityki. Rosja jest bardzo scentralizowanym systemem. Szokujące jest to, że Putin podjął tą decyzję prawie w zupełności sam, samodzielnie. Prowadziły go pewne koncepcje tego wynikające z pewnej historii jedności. Mówił sam do siebie. Przepraszam, bo pan powiedział, że Putin mówił sam do siebie. Czy to jest po prostu... Pan tak uważa? Czy chodzi o to, że społeczność polityczna w Moskwie nie była konsultowana w tej kwestii. Rozmawiałem z osobami, którzy byli związani w kształtowaniu polityki w Moskwie, więc rzeczywiście było coś takiego rozważanego, ale biorąc pod uwagę konsekwencje dla gospodarki, nie było to brane poważnie. Wyszło tak, że car postanowił i w ten sposób to będzie wyglądać. Więc jest to sytuacja, kiedy jedna osoba ma tak dramatyczny wpływ, olbrzymi wpływ dla całego narodu, na cały naród. Właściwie dwa kraje, Rosję i Ukrainę przynajmniej, i w pewnym stopniu na cały świat. Pokazuje to, jak jedna osoba ze swoimi pomysłami może spowodować chaos i ostatecznie pewnie zrujnować własny kraj. Czy dało się tego uniknąć? W jednym z wywiadów zasugerował pan, że można było tego uniknąć, jednak za wysoką cenę moralną, zgadza się? Dokładnie tak. Retrospektywnie, ponieważ była to decyzja jednej osoby, ciężko powiedzieć, że nie była ta decyzja nieunikniona. Nic nie jest nieuniknione, więc rozpatrując, jakie były drogi do podjęcia tej decyzji, analizując pewne błędy po obu stronach, myślę, że teraz wiele osób dostrzega już takie błędy, czy oświadczenie w Buchareszcie o perspektywie Ukrainy dołączenia do NATO w 2008 roku bez właściwie możliwości czy zaangażowania, aby wpuścić Ukrainę do NATO, było politycznie niepoprawnym krokiem. Generalnie było to błędem. Mówi pan, że był to moment, kiedy Zachód oddał Ukrainę i stworzył pewnego rodzaju zaproszenie dla Putina. Właśnie o to chodzi. Jeżeli w październiku w zeszłym roku sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych mówił o członkostwie Ukrainy w NATO, nie mogłem zrozumieć, dlaczego ktoś ogólnie porusza temat przyłączenia Ukrainy do NATO bez
bez faktycznej intencji przyłączenia Ukrainy do NATO, bo sprowokuje to tylko Władimira Putina do podejmowania działań. Więc retrospektywnie wygląda to rzeczywiście, to jest, tak czułem, po co tak mówić, skoro nie macie zupełnie intencji, aby tak zrobić. Wydaje się, że było wiele obietnic poczynionych, albo przynajmniej koncepcji przedstawionych, gdzie Ukraina możliwie dołącza do NATO. Następnie w połączeniu z obsesjami Putina, to nie oznacza, że jego inwazja na Ukrainę jest w jakikolwiek sposób usprawiedliwiona. Nie, w momencie, kiedy zdecydował się przekroczyć granicę i wprowadzić brutalne siły na Ukrainę, żadne wytłumaczenia związane z jego zagrożeniem bezpieczeństwa od razu lądują za oknem, ponieważ Rosja automatycznie staje się krajem agresorem, więc nie może tutaj już się odwoływać do jakichkolwiek obietnic przyjęcia Ukrainy do NATO, obietnic, ale gdybyśmy mówili o sytuacji sprzed inwazji, to jeszcze była przestrzeń dla dyskusji i można byłoby powiedzieć, że więcej można byłoby zrobić i tak dalej, ale po inwazji 24 lutego, jest to już naruszenie międzynarodowych praw, tak samo jak było i w 2014 roku z Krymem, więc Rosja najechała na sąsiednie państwo, na sąsiedni kraj. Więc czy wcześniej te argumenty coś uzasadniały, czy nie, już one nie są ważne. Teraz już jest niekwestionowalnie agresorem. Czy było zatem racjonalne dla Ukrainy, żeby zmieniać konstytucję i deklarować, że nigdy nie dołączymy do NATO? Czy byłoby to racjonalne? Oczywiście sytuacja, w której teraz jesteśmy, można oczywiście powiedzieć, że to zaprosi tylko dalej Rosjan, ale teraz ciężko już o tym dyskutować. Mówimy tutaj o krokach, które nie zostały podjęte, szlakach, które nie zostały wybrane. Gdyby coś zostało zrobione inaczej w związku z niepewnością bezpieczeństwa Rosji, kiedy można byłoby powiedzieć, że tak, rzeczywiście, zapewne, być może była większa przestrzeń dla rozwiązań dyplomatycznych dla kryzysu na wschodniej Ukrainie i trzymanie się mińskich porozumień. Nikt już się nie trzyma tych mińskich porozumień. Znowuż wylądowały za oknem po inwazji Rosjan. Ale trzymając się tych porozumień, Rosja właśnie narzekała o rozszerzaniu się NATO. Niektórzy mogą powiedzieć, cóż, to jest tylko uspokajanie, iście na rękę agresorowi. Mielibyśmy kolejny Munich, Monachium, a Putin jest Hitlerem. Nie wiem, ciężko jest powiedzieć, ponieważ ostatecznie Rosja zaatakowała inwazję. Rosja zaatakowała Ukrainę, giną tam ludzie, jest tam katastrofa humanitarna i bez wątpienia jest to spowodowane przez Rosję, przez Putina, ale jako historyk mogę dyskutować. No cóż, cofnijmy się, przejrzyjmy ostatnie 30 lat i pomyślmy nad błędami, które były popełniane. Dlaczego to jest ważne, żeby tak robić? Ponieważ następnym razem, kiedy będzie możliwość, jeżeli kolejnym w przyszłości będziemy mieli szczęście, będziemy mieć taką możliwość, aby przemyśleć jeszcze raz strukturę bezpieczeństwa Europy, trzeba uczyć się na błędach przeszłości. Jest dużo błędów, moim zdaniem, popełnionych przez Rosję, przez ich imperialistyczne poglądy. Ale czy kolejne Monachium byłoby spowodowane przez Zachód? Monachium to jest taka analogia historyczna, która jest nadmiernie wykorzystywana. Może Jałta? Jałta to też jest wydarzenie nadużywane jako analogia historyczna. Pewne rzeczy mają miejsce w historii i na tej podstawie możemy nauczyć się czegoś, więc jeżeli patrzymy na sytuację obecną, możemy powiedzieć, popełniliśmy pewne błędy, zobaczmy, co można było zrobić inaczej. Historycy zresztą nigdy nie potrafią się dogadać pomiędzy sobą na temat tego, jakie naprawdę powinniśmy wyciągać wnioski. Wiele lat po Jałcie, po rozpoczęciu pierwszej zimnej wojny, historycy dalej kłócą się na temat tego, kto był za to odpowiedzialny, czy Stalin chciał zdominować cały świat i dlatego po jego stronie leży
należy odpowiedzialność, czy jego środki były ograniczone i tak dalej. Tak samo jest z Putinem i z Rosją obecnie. A więc czasami wnioski wyciągane z historii nie są takie jasne, ale mimo to trzeba historię analizować, żeby sprawdzić, czy i jakie błędy popełniały różne strony. Zazwyczaj, patrząc na dokumenty historyczne, odkrywamy, że obie strony popełniają błędy. Pytanie, która strona więcej. Drugi krok to sprawdzenie, czy którekolwiek z wniosków z historii są istotne dla nas w chwili obecnej i czy jesteśmy w stanie uniknąć powtarzania tych błędów w przyszłości. Kiedy teraz patrzymy na obecną sytuację, widzimy, że wnioski z ostatnich 30 lat nie są tak naprawdę istotne, czy nie mają odniesienia do sytuacji obecnej, bo to Putin całkowicie zmienił zasady gry. Może w przyszłości te wnioski staną się ponownie istotne. Zobaczymy, jak to się rozegra. Ale na pewno wyniki z obecnej sytuacji będą niezbyt dobre. Ale w przyszłości być może pojawi się znowu możliwość przemyślenia ponownie architektury bezpieczeństwa w Europie i wówczas oczywiście trzeba też takie właśnie nauczki historyczne wziąć pod uwagę. Czy dobrze rozumiem, że mówi pan, że być może Putin nie zwariował, nie oszalał, nie postradał zmysłów, że myśli logicznie, ale po prostu błędnie kalkulował? Myślę, że tak może być i nie ma co myśleć, że oszalał. Jeżeli my zakładamy, że oszalał, to jest poważny problem, bo osoba, która postradała zmysły, nie powstrzyma się przed wykorzystaniem broni jądrowej, a więc to oznacza Armagedon. Czy jest do tego zdolny? No cóż, to jest świetne pytanie. Jeżeli zwariował, to pewnie jest do tego zdolny. I na pewno na rękę Putinowi byłoby, żebyśmy myśleli, że jest do tego zdolny, bo na tym polega odstraszanie. Jeżeli uwierzymy, że jest tak całkowicie oszalałą osobą, że jest w stanie zniszczyć cały świat, to odstrasza. No po to się posiada broń jądrową, prawda, żeby straszyć stronę przeciwną. Dokładnie. Jeżeli chodzi o efekt odstraszania, jest tutaj bardzo wiele tego typu założeń. Po pierwsze, mamy teorię aktora racjonalnego. Zakładamy więc, że mimo, że Rosja posiada broń atomową, to fakt, że Zachód też ją posiada, odstraszy ją. Wojna atomowa zniszczyłaby obie strony i zakończyła życie na Ziemi. I na tej podstawie zakładamy, że żadna strona jako pierwsza nie skorzysta z broni atomowej, bo nikt nie chce samobójstwa. Tak wygląda teoria, ale w praktyce sytuacja jest bardziej skomplikowana. Po pierwsze, istnieje możliwość eskalacji przypadkowej i też dlatego tak kontrowersyjnym pomysłem na Zachodzie jest zamknięcie nieba nad Ukrainą. Strefa zakazu lotów oznaczałaby możliwość bezpośredniego konfliktu między Rosją a NATO. To może być duża wojna konwencjonalna. I niektórzy obawiają się, że Rosja, aby nie przegrać tej wojny, wykorzystałaby broń atomową. Być może jako broń ostatniej szansy, być może Putin, czy myśli logicznie, czy nie, dojdzie do wniosku, że jeżeli przegrywa, to znaczy, że i tak już po nim, a więc musi wygrać używając broni atomowej. Tak więc faktycznie tutaj kryje się bardzo wiele ryzyk i teoretycy odstraszania atomowego też zdają sobie z tego sprawę. Tak na to patrzą specjaliści i dlatego tak ważne jest to, aby być bardzo ostrożnymi, aby nie zakładać, że musimy bardzo twardo podchodzić do Putina, bo jedyne co on rozumie to język siły, bo przecież po drugiej stronie oni mówią dokładnie to samo. Mówią, Zachód rozumie tylko język siły. Jeżeli więc obie strony tak zakładają, wówczas to musi doprowadzić do konfliktu i do możliwości wojny atomowej. Tak więc dyplomacja jest ważna, trzeba ją brać pod uwagę. Niestety, w chwili obecnej Rosja najwyraźniej nie jest zainteresowana ścieżką dyplomatyczną. Minister spraw zagranicznych Ławrow w Turcji stwierdził, że Rosja nie najechała na Ukrainę.
jak bardziej absurdalne może to być. Przedstawiciel kraju, który najechał Ukrainę, bombarduje miasta, niszczy szpitale położnicze, a minister spraw zagranicznych mówi, nie atakujemy Ukrainy? No ale taka jest to rzeczywistość. Tak, rzeczywistość alternatywna wręcz. A najbardziej przykre w tym wszystkim, i tutaj mówię jako Rosjanin, chciałbym podkreślić, że ja należę do takiej grupy Rosjan, my lubimy się nazywać liberalną inteligencją. W Moskwie, w Petersburgu, w innych miastach jest nas dość dużo. Jesteśmy ludźmi, którzy co do zasady są całkowitymi przeciwnikami tej wojny. Uważamy, że Putin to przestępca. Uważamy, że właściwie cały ten najazd na Ukrainę to jest zbrodnia wojenna. Ale problem polega na tym, że to nie my stanowimy większość Rosjan. Większość Rosjan, nie wiemy jak wielu, ale jest to naprawdę pokaźna ilość ludzi, kupuje tę alternatywną rzeczywistość. Wierzy w propagandę, którymi są zarzucani przez państwo. Po 20 latach Putina mówi pan, że ludzie mają całkowicie wyprane mózgi? To jest niezwykle silne. Jako Rosjanin ja odczuwam winę, wstydzę się, mimo że ja sam jestem przeciwnikiem reżimu i gdyby tylko była taka możliwość, sam demonstrowałbym przeciwko temu reżimowi w ramach tych tak zwanych nielegalnych demonstracji. Zresztą bywałem na demonstracjach w 2019 roku chociażby, ale tam gromadzi się 20 tysięcy ludzi, może 30 tysięcy ludzi. Nie jest to zbyt zorganizowane. W tamtym okresie opozycja mówiła, musimy mieć więcej ludzi na ulicach, może kilka milionów i wówczas reżim upadnie, bo nie będzie w stanie przeciwstawić się sile narodu. Ale nikogo to nie obchodziło, poza relatywnie małą grupą tej liberalnej inteligencji, może trochę studentów itp. itd. I dzięki temu reżim był w stanie zastraszyć przeciwników. Pamiętam, kiedy w Moskwie w 2009 roku Kasparow mówił mi, że za 2-3 lata, a to było 10 lat temu, zakładał, że setki tysięcy ludzi będą protestowały przeciwko Putinowi. Nic takiego nie miało miejsca. I to jest najbardziej smutne. Nie potrafię tego wyjaśnić. Jest to przykre. Jeśli popatrzymy na Związek Radziecki, na Rosję, podobnie jak w Polsce, zawsze były władze, które gnębiły ludzi, ale w Polsce naród zawsze sprzeciwiał się temu. Polacy zawsze protestowali, opierali się chociażby reżimowi komunistycznemu. Popatrzmy na rok 56. Popatrzmy na protesty robotnicze w latach 70., a następnie na Solidarność w latach 80., potem rok 89. Polacy są aktywni. Polacy uczestniczą w życiu publicznym, żądają swoich praw, chcą lepszego życia. W Rosji tego nie ma. W Rosji ludzie są pasywni, chyba są zastraszeni po prostu. Jak bardzo cierpliwi są Rosjanie. W tym momencie odczuwają skutki sankcji, widzą to w swoich lodówkach, a nie w telewizorze. Czy zareagują? Wydaje się, że nie. Jeśli popatrzymy na współczesną historię Rosji, są oczywiście przykłady właściwie na wszystko, bo Rosja ma długą historię, ale patrząc na Związek Radziecki i na Rosję teraz, czyli powiedzmy ostatnie 100 lat, widzimy, że co do zasady zmiany polityczne były odgórne, a nie oddolne. Nawet kiedy zmienili się władcy, tak jak kiedy pozbyto się Chruszczewa w 68 roku, to był de facto zamach stanu. To nie był ruch oddolny. Jego otoczenie postanowiło pozbyć się go. Pod koniec lat 80. w okresie aktywizmu publicznego, kiedy ludzie protestowali na ulicach, to też tak naprawdę było wynikiem reform Gorbaczowa, a nie ich powodem. Czyli dzięki zmianom na górze ludzie zaczęli wychodzić na ulicę, a nie odwrotnie. Kiedy myślę o rewolucji pierwszej w 1905 po wojnie rosyjsko-japońskiej, ta rewolucja, która nie doszła do skutku,
To był chyba jedyny przykład odwrotny, ale nie sądzę, żeby teraz w Rosji to było możliwe. Czyli antyputinowskiej rewolucji w najbliższym czasie nie będzie? Jestem historykiem, a nie prorokiem. Mogę tylko popatrzeć w przeszłość i powiedzieć, że Rosjanie są raczej pasywni, wolą po cichu wytrzymywać to, co mówi rząd, władza, która w tym momencie mówi, że to wszystko jest wina Zachodu. Jako Rosjanin, jako członek tej tak zwanej liberalnej inteligencji, ja się temu głęboko sprzeciwiam. Zawsze mówię, to my sami sobie to robimy. To my jesteśmy odpowiedzialni za swoje własne problemy. W latach 90. w Rosji mieliśmy chaos. Czyja to była wina? To nie była wina Zachodu, to była nasza wina, że panował chaos polityczny, gospodarczy, że pojawi się oligarchowie i tak dalej. To my to zrobiliśmy. To, co się dzieje teraz, to też jest nasze dzieło, więc my musimy przejąć na siebie odpowiedzialność za tę brutalną wojnę w Ukrainie, ale ludzie mówią, to nie my, ludzie wypierają to. No jak to nie my? Przecież to nasze wojska tam są. I tak samo ten autorytarny rząd, wyjątkowo parszywy, a ludzie po prostu to tolerują, liczą na to, że przeczekają, boją się, że Putin użyje siły i to chyba to częściowo wyjaśnia. Czyli ten przewrót przeciwputinowski, który obalił Chruszczowa, jak pan myśli, czy jest możliwy teraz? To jest coś, co było omawiane już teraz od tygodni w kręgach politycznych, na pewno na Zachodzie. Pokazuje to też, że nie ma wielkiej wiary w sankcje, że będą w stanie powstrzymać rzeczywiście Putina. Oczywiście są dość ekstremalne przeciwko elitom Rosji i przez naród rosyjski, więc liberalna inteligencja oczywiście cierpi najbardziej od tych sankcji. Giełda oczywiście cierpi, ale nie jest do końca jasne, że przez te sankcje Rosja zmieni zachowanie, że obali ten reżim. Dlatego rzeczywiście to pytanie dotyczące kręgu bezpośredniego Putina, że ktoś będzie, który powie z tego kręgu, że no tak dalej nie możemy. Wiecie, gdyby udało się Putina, czy widzi pan kogoś, kto mógłby być tą osobą? No to jest bardzo skomplikowane, próba wskazania. Była mowa o panu Szajgu. Szajgu został wskazany jako potencjalny następca Putina, co też przy okazji jest dość niebezpieczny wybór. Drugi najgorszy w tym systemie. To też jest bardzo niebezpieczny kandydat. Jest bardzo ostrożnym graczem. Przetrwał w tym systemie już 30 lat. Więc jak na razie nie ma tutaj wskaźników, które by pokazałyby nam, że planuje jakiś przewrót czy coś podobnego. Nie mówię, że to się nie zdarzy, ale jeżeli patrzeć historycznie, to szanse na przeprowadzenie udanego takiego przewrotu, ostatni, który był, to było w 64 roku w Związku Radzieckim, w 91 roku były próby, ale były tak niekompetentne próby, że trzy dni później się skończyły. Więc nie ma za bardzo tutaj powodów, by wierzyć w ten przewrót, albo że Putin nagle dostanie ataku serca i padnie martwy. Problem polega na tym, że kiedy nie mamy polityki, nie możemy na samej nadziei polegać. Musimy mieć odpowiednią politykę do działania z Rosją. Mówiąc o polityce, czy widzi pan tam jakiegoś Brutusa w otoczeniu Putina? Czy to byłby strzał desperacji po prostu? Jeszcze raz, to miałby być obok Putina? A Brutus albo rosyjski Stauffenberg, odpowiednik w otoczeniu.
No, so, if you see any person who could, czy mógłby pan wskazać kogoś, kto by zabił gościa? A, już rozumiem, do czego pan nawiązuje, do Brutusa. Tak. Tak, proszę o wybaczenie. Generałowie, którzy by mieli dopaść Putina, no nie chciałbym spekulować w taki sposób, nie widzę tutaj takich, to mogłoby się zdarzyć, ale to byłoby, powiedzmy, że nieodpowiedzialne z mojej strony przewidywać w ten sposób. Wracając do Ukrainy i zamknięcia nieba, prezydent Zelenski stale prosi o zablokowanie nieba. Czy to byłoby w ogóle możliwe do wprowadzenia przez Zachód, czy byłoby to zbyt ryzykowne? No właśnie tutaj to się zaczyna być naprawdę skomplikowanym. Tutaj są moralne wybory. Rosja prowadzi bardzo brutalną wojnę i możemy oczekiwać, że ta wojna będzie tylko bardziej brutalna w ciągu na pewno tygodni. Rosjanie oczekiwali łatwej, szybkiej wojny, ale napotkali niesamowity opór. Ukraińcy się nie poddają i przez to tak naprawdę Rosjanie ostrzeliwują miasta, zmieniając Charków w takie jak Grozny w gruz. Więc będzie znacznie więcej niewinnych ofiar wśród kobiet i dzieci i uchodźców z Ukrainy w najbliższych dniach czy tygodniach. Na szczęście ci ludzie są witani na Zachodzie przez na przykład Polskę, która odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, dając dach nad głową uchodźcom. Pytanie, czy Zachód rzeczywiście będzie stał i nic nie robił, stał obok? Tutaj trzeba być racjonalnym i rozumieć konsekwencje czynów. Mianowicie, gdybyśmy mieli bezpośrednio starcie między NATO i Rosją przez Ukrainę, czy nad Ukrainą, czym byłoby zamknięcie nieba, prowadziłoby to do dalszej eskalacji. A ta wojna zmieniłaby się już w mniej regionalną wojnę, co by zabierało znacznie więcej ofiar. Zamiast tysięcy mielibyśmy miliony ofiar tej wojny. Z tego względu Zachód jest bardzo ostrożny w podejmowaniu tej decyzji. Zachód zdaje sobie sprawę, że Putin popełnia zbrodnie wojenne. Moją odpowiedzią byłoby, że Ukraina musi być utrzymana wszelkimi możliwymi sposobami. Jest to dostarczanie broni, dostarczanie samolotów wojskowych, tak jak teraz jest to omawiane. Wszystkie te opcje unikają nadal bezpośredniego konfliktu Zachodu z Rosją i jest to moim zdaniem bardzo roztropne podejście na ten moment. Ukraińcy dobrze sobie radzą, dając odpór Rosjanom. Przekazanie im dobrej broni to jest mądra polityka. Przyjmowanie uchodźców na Zachodzie to też jest mądra polityka. Rozpoczęcie regionalnej wojny z Rosją to nie jest mądra polityka. Więc czy uważa pan, że Putin byłby w stanie zmienić wszystkie ukraińskie miasta w Groznej czy Aleppo w razie potrzeby? Obawiam się, że tak. Jest to osoba, która ma inne nieco wyliczenia kosztów, zysków i strat niż większość z nas. Większość z nas powiedziałaby, jak osoba w XXI wieku może popełniać takie okropności w sercu Europy, w Europie. To jest po prostu nie do pomyślenia. Putin patrzy na to wszystko z perspektywy tysięcy lat historii i zastanawia się, co o mnie powiedzą 500 lat później. Powiedzą Władimir Wielki, który zebrał ziemie rosyjskie z powrotem i nie zatrzymał się przez kilka tysięcy, czy setek tysięcy, czy ile ofiar by to wymagało, ile krwi przelanej, aby zrealizować jego marzenie. Niestety jest nieczuły na wartość ludzkiego życia, ale czy to jest nowe podejście? Nie, tak naprawdę. Patrząc na zachowanie Rosji w Czeczni czy w Syrii, nie odkrywamy tutaj nowego Putina, tylko widzimy kontynuację starego Putina.
jest tak samo brutalny? Czy zgodziłby się pan, że teraz to wygląda tak, jakby Zachód miał walczyć z Rosją do ostatniego martwego Ukraińca? Znów jest to pytanie bardziej moralności. Co powinien zrobić Zachód? W tym momencie Ukraina daje odważny odpór, walczy z Rosją. Pomagają nam wszystkim, to prawda. Pomagają Europie, walczą o przyszłość wolnej Europy. Czy oznacza to zatem, że powinniśmy zobaczyć na przykład polskich żołnierzy wkraczających do walki z Rosją? Tutaj to się robi bardziej skomplikowane. Gdybyśmy mieli szerszą wojnę regionalną, a siły NATO z różnych krajów miałyby wyruszyć również na wojnę przeciwko Rosji, no tutaj obawiam się zresztą, że w tym kierunku to zmierza. Ta wojna ma tendencję do eskalacji i ostatecznie może przerodzić się w coś podobnego. Wtedy mielibyśmy znacznie więcej ofiar. Więc znowuż, jakby się to skończyło, to już jest kolejne pytanie. Czy to się skończy pokonaniem Rosji? Czy przeniesiemy działania wojenne do Moskwy, wyzwolimy Kreml? Nikt o tym nawet nie mówi tak naprawdę. To jest, więc czy będziemy wyzwalać Ukrainę siłami NATO? Znowuż jest to bardzo skomplikowane, bo istnieje ryzyko prowadzenia do znacznie poważniejszej wojny. Fundamentalną sprawą jest to, że Rosja jest potęgą nuklearną i wokół tego wszystko się kręci. Czy Rosja użyje broni atomowej w próbie wygrania tej wojny, albo aby nie dopuścić swej przegranej? I to jest pytanie, na które nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Oczywiście nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Musimy być nadzwyczaj ostrożni, przemyśleć każdy krok i myśleć nad skutecznymi środkami, aby przeciwdziałać rosyjskiej inwazji na Ukrainie. I przemyśleć każdy krok, czy Zachód mógłby zrobić więcej dla Ukrainy, czy tylko siedzieć, czekać i się modlić. Zachód robi więcej. Broń jest dostarczana Ukrainie na skalę nie do pomyślenia przed inwazją rosyjską. Sankcje gospodarcze nałożone na Rosję mają tak olbrzymi skutek, że rosyjska gospodarka stopnieje w ciągu miesięcy. To jest to, co już widzimy. Ludzie w Rosji na razie nie akceptują tego. Oprócz biznesmenów i ekonomistów mam kontakty wśród środowiska biznesowego. Ludzie, którzy wiedzą, co się dzieje, nie mogą w to uwierzyć. Czy ta osoba, która do tego doprowadziła, nic nie rozumie gospodarki? W związku z tym, jaka jest odpowiedź Zachodu, jakie są sankcje? Więc Rosja nazywa to wojną gospodarczą, ekonomiczną. Już stwierdzili, że są w stanie wojny z Zachodem, wojny ekonomicznej. Nie odpowiadają Zachodowi w tej walce, więc staramy się utrzymać poziom konfliktu na jak najniższym. I jak rozumiem, to oznacza w danym momencie, że nie będzie wprowadzenia, nie będzie zamykania nieba nad Ukrainą. Bo trzeba pomyśleć, do czego by to prowadziło. Trzeba myśleć kilka kroków do przodu. Gary Kasparow jest bardzo dobrym szachistą, ale czasami jego polityczne przemyślenia nie są do końca przekonujące. Putin może się wycofać, Zelenski z jakiegoś powodu może się wycofać. Co by się stało dalej? W tym momencie widzimy, że ta wojna zmierza w stronę zwiększenia intensywności. Europa szykuje się na przyjmowanie większej ilości uchodźców. Są takie miasta jak Mariupol, Charków. Zapewne w najbliższych dniach będą tylko bardziej ostrzeliwywane. Będzie więcej
przestępstw wojennych ze strony rosyjskiego reżimu. Zapewne będą kolejne rundy negocjacji. Jak dotąd te negocjacje do niczego nie doprowadziły, a to z tego powodu, że Rosjanie liczą na to, że będą w stanie odmienić sytuację militarną na Ukrainie na swoją korzyść. A wtedy Zieleński będzie musiał przyjąć ich żądania. Natomiast wygląda to zupełnie inaczej niż w grudniu. Wtedy chcieli tylko zmienić konstytucję Ukrainy, żeby ta nie mogła przystąpić do NATO. To jest, powiedzmy, w centrum żądań Rosji. W tym momencie dołączyło też uznanie aneksji Krymu. Czy to da się negocjować, czy od razu należy odrzucić? Rosjanie mają nadzieję, że będzie to negocjowane. Jak było w przypadku poprzedniej sytuacji z wyspą, gdzie mówili, że może i macie rację moralną, ale mamy więcej siły, dlatego trzeba się podać. Jest to taki klasyczny właśnie przypadek realizmu, kiedy siła przemawia, siła decyduje. W tym wypadku Rosjanie liczą na to, że jeżeli będą kontynuować swoją brutalną kampanię i będą zajmować więcej Ukrainy, w końcu Zachód powie, że no cóż, trzeba negocjować, czy Ukraina będzie musiała zdecydować, Kijów zostanie zajęty, rząd marionetkowy tam umieszczony, trzeba będzie negocjować. Ale dla Ukraińców w tym momencie oczywiście te żądania są nie do przyjęcia, jeżeli by Zieleński powiedział, że Krym, tak, jest uznany za część Rosji, to byłoby politycznie nie do zaakceptowania. Również ludzie, obywatele Ukrainy by tego nie przyjęli. Jak można ugiąć się pod tego typu agresją? Jest precedens historyczny, jak Brest-Litowski w czasie I wojny światowej, kiedy bolszewicy zgodzili się oddać szereg ziem w zamian za pokój, ale czy Ukraina zgodzi się na kolejny Brest-Litowsk? Nie wydaje mi się, żeby coś takiego się miało wydarzyć. Czy Zachód zdał ten trudny egzamin, a zwłaszcza prezydent Biden? Prezydent Biden na razie radzi sobie świetnie. Popatrzmy na sytuację sprzed kilku lat, kiedy prezydentem był Trump. I jeśli chodzi o politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, stworzył ogromny chaos, podminował solidarność NATO do tego stopnia, że prezydent Macron powiedział, że NATO praktycznie przestało funkcjonować. W tym momencie, jeżeli chodzi o solidarność europejską, to tutaj nie jest to zasługa Bidena, jest to wynik inwazji Rosjan. I to jest paradoks tej sytuacji. I chyba Putin właśnie dlatego nie rozumie, że takie coś może się zdarzyć. Za każdym razem, kiedy Rosja rozpoczyna tego typu działania, jak ta agresja, to jednoczy Europę przeciwko Rosji. Gdyby Rosja nie była przez lata tak agresywna, to kto wie, może NATO już by się rozpadło. Ale kolejne przypadki agresji rosyjskiej je umacniają. Przecież NATO powstało wskutek potencjalnej agresji Stalina. Potem były takie momenty jak rok 56, też kwestia solidarności europejskiej w kontekście kryzysu sueskiego. W tym czasie Związek Radziecki wszedł na Węgry. Ponownie agresja Rosji powoduje scementowanie solidarności Europy. Biden jest doświadczonym politykiem. Oczywiście można argumentować, że mógłby to czy tamto zrobić inaczej, ale generalnie oceniam go wysoko, bo wykazał się cechami
przywódczymi w obliczu tej agresji. Ameryka jest w tym momencie szanowana w przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy szalał Trump. Gdyby Trump był w Białym Domie, czy Putin rozpocząłby tę wojnę? Nie wiem. Niektórzy mówią, że Putin planował tę wojnę od dawna, bo ma taką obsesję. I Anne Applebaum na przykład uważa, że tak właśnie to wygląda, że jest to wojna ideologiczna, że chce zdobyć Ukrainę. Osobiście nie jestem w 100% przekonany. Jako historyk, patrząc na to, jak decydenci podejmują decyzje, widzę, że zawsze jest to proces, który może się cofnąć w dowolnym momencie. Wydaje mi się więc, że Putin doszedł do przekonania, że trzeba najechać Ukrainę dość późno. Być może miał nadzieję na jakieś ustępstwa, niekoniecznie chciał aż tak bardzo doprowadzać do ekstremalnych sytuacji, narażając też swoją wiarygodność, a koniec końców doprowadzić do inwazji. Gdyby więc Trump był prezydentem, nie da się powiedzieć, co by się wówczas zdarzyło. W Stanach Zjednoczonych jest taka teoria, że Trump był słaby w stosunku do Rosjan. Nie jestem przekonany. Przecież nałożone przez Stany Zjednoczone sankcje na Rosję zostały wręcz rozszerzone w czasach Trumpa. Natomiast ja jestem krytykiem tej cechy jego prezydentury, że Trump wprowadzał chaos i tarcia w ramach Sojuszu Zachodniego. Takich tarć teraz nie ma. Stany Zjednoczone wróciły do gry i szczerze mówiąc, to dla mnie jest wręcz zaskoczeniem. Biden nie wydawał mi się zbyt dynamicznym politykiem, kiedy objął urząd. Zdawało mi się, że może ze względu na wiek nie będzie inspirującym, charyzmatycznym liderem, który przywróci Ameryce jej wielkość. Ale póki co działa bardzo efektywnie. Oczywiście dzięki szaleństwom Putina, dzięki jego przestępstwom, dzięki jego zbrodniom. W tym momencie obecność Ameryki znacząco się zwiększyła w Europie. Czy jest jakaś siła, jakaś potęga, jakiś kraj, jakaś organizacja, która mogłaby powstrzymać ten konflikt, zanim będą miliony ofiar, a na razie mamy miliony uchodźców? W tym momencie bardzo trudno przewidzieć wynik tej wojny. Jeżeli działać mają rozwiązania dyplomatyczne, obie strony muszą wykazać się wolą. W tym momencie takiej woli negocjacji dyplomatycznych nie ma po żadnej stronie. Jako historyk mógłbym odnieść się do podobnych konfliktów w przeszłości, gdzie koniec końców doszło do rozwiązania dyplomatycznego, ale najpierw rozlano bardzo wiele krwi. Popatrzmy na wojnę w Korei, lata 50-53, do ogłoszenia rozejmu. W tym momencie problem koreański pozostaje nierozwiązany. Korea jest dalej podzielona. Obawiam się, że coś takiego może na nas oczekiwać w sytuacji ukraińskiej. Czy mówimy w takim razie o latach raczej niż o miesiącach? Może tak być. Może ta sytuacja rozwiązać się na kilka sposobów. Po pierwsze, szybka eskalacja i wojna regionalna, bardzo niszcząca dla regionu, niemal Armagedon. Mam nadzieję, że tak się nie zdarzy. Mamy nadzieję, że główni gracze w tym konflikcie są jednak racjonalni. Druga opcja to przewrót w Moskwie, porażka Putina i nowa Rosja, która stwierdzi, że jest to straszliwa decyzja, że należy się wycofać i skończy się to tak jak w Afganistanie, kiedy Związek Radziecki się wycofał. Oczywiście w 1985 roku Gorbaczow doszedł do władzy, dopiero w 1989 wycofano resztę wojsk, czyli nawet Gorbaczow potrzebował 4 lat, żeby wycofać armię radziecką i to też jest coś, co pokazuje, ile to trwa.
Więc jest to jakaś opcja, że Putin zginie czy umrze i to zmieni sytuację. Na chwilę wracając do Moskwy, kilka dni temu ktoś zadał ciekawe, może retoryczne pytanie, dlaczego Rosja, która ma tylu geniuszy, jeżeli chodzi o literaturę, muzykę, dlaczego ten kraj głównie wybiera na swoich przywódców tyranów. To jest wielka tajemnica Rosji. Nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje. Jest to bardzo przykre. Przykre, że tak się dzieje w Rosji. A pamiętajmy też, że w Rosji bardzo duże grupy społeczne są liberalne. Jest to liberalna inteligencja, która to grupa sprzeciwia się takim działaniom. Oczywiście często władza gardzi nimi. Ale przeważająca większość Rosjan najwyraźniej jest zadowolona z tego typu władzy. Nie chcę tutaj rozważać, mówić, że to jest kwestia DNA rosyjskiego, bo to jest nieprawda. Wielu Rosjan ma tę odwagę, wielu Rosjan sprzeciwia się takim reżimom. Niemniej Rosja jest krajem autorytarnym i mnie osobiście zawsze bardzo inspirował przykład Polaków, to w jaki sposób Polska sprzeciwiała się różnym dyktatorom. Czemu Rosja tak nie potrafi? I tu wracam do tego komentarza na temat Ukrainy i jej sprzeciwu wobec dyktatorów inwazji. Oczywiście Rosjanie też bronili się przed inwazjami. Jeżeli jest jakiś zewnętrzny najazd, to Rosjanie się jednoczą. Więc nie chcę tutaj jakoś tak uogólniać, że są takie cechy wspólne Rosjan, że Rosjanie lubią żyć w dyktaturze. Nie sądzę. Jako Rosjanin mam jeszcze nadzieję na taką przyszłość Rosji, gdzie odpowiednia liczba Rosjan obudzi się i uświadomi sobie, że zasługują na lepsze władze, że nie muszą żyć w takim systemie. Bardzo panu dziękuję. To niezwykle ciekawa rozmowa. Dziękuję za podzielenie się z nami swoimi refleksjami na temat Ukrainy. Dziękuję za zaproszenie. Profesor Sergiej Radczenko z Johns Hopkins University był moim gościem. To tyle. Spojrzenia na wojnę oczami człowieka, który jest po drugiej stronie Atlantyku. Serdecznie państwu dziękuję. Dobranoc.